Ale Kielczaki to mają wiele achievementów. Tego typu. Ja ze dwójdę. Z wenerycznych to mają po kolei wszystko odhaczone. Rzeżączka, ropa z k***a. No to wszystko tam, jakieś hify. Czemu ty myślisz jakieś ropy z k***a, Andrzej? Ropa z k***a jest po rzeżączce. Coś o tym wiesz na pewno. No ja nie wiem. Ty się urodziłeś z tym debuffem. Andrzej, głodnemu chleb na myśli po prostu. Tak, głodnemu chleb na myśli. A sam wpierasz majonez kielecki, który jest k***a spuścizną rzeżączkową. Ropa z pryszcza i wytrysk rzeżączkowy z kutasa. To jest majonez kielecki. Na winiary to jest białe psie gówno. Co ty ja p***le? Co ty p***le? Przecież białe psie gówno... Jedyny prawilny majonez, k***a. Przecież to jest k***a świetna sprawa. Zresztą majonezy są niedobre. Świetna sprawa? Psie gówno, Andrzej? Nie psie gówno, tylko majonez, winiary, kretynie. Psie gówno. Psie gówno jest brązowe. Może w Kielcach jest białe, bo chuj wie co te psy jedzą, pewnie tynk ze ścian. Znaczy jaki tynk, jak tam szałasy stoją. Błoto pewnie w pierdolu. Przecież błoto jest brązowe. Kurwa, czemu ja słyszę jakieś... Cześć, ja mam okno otwarte, a tu mordę piłuję i je zamknę. Bo jesteś nienormalny. Ja nie mogę, bo jest kurwa jednak trochę ciepło na dworze. Dobra, jestem. Minimum wiatru i przewiewu w pokoju by się przydało. A już ten przewiew kurwa chce być jeszcze wolny. Wszak sąsiedzi będą słyszeli, jak ja tu mordę piłuję na Kielczaka, to za chwilę na żółtą karetkę zadzwonił. A nie chcę znowu do Andrychowa. Już dzwonili parę razy. Znowu do Andrychowa? To już tam byłeś, Andrzeju? No nie, ja tam nigdy nie byłem, ale to... Znaczy, ja tam byłem jako odwiedzający, jak Pierożek był. To go odwiedzałem, ale teraz jako pacjent mogę pojechać. No a po co do Andrychowa jechać? Na zabawę. A Andrychowa się jedzie. A jaka tam k***a zabawa? Siedzisz z jebniętymi w pokoju, chociaż w sumie to jest zabawa. Z debilami być w k***a jednym koju, znaczy nie w jednym koju, w jednym pokoju na różnych łóżkach. To k***a mać, to trochę pojebana wizja. W łóżku? W pokoju na różnych łóżkach, no to jeszcze tak. Bo w jednym łóżku z jebniętym, no to już nieco gorzej. Czemu gorzej? Ja myślę, że jakieś... A jakby cię zjadł w nocy na żywca. Jakiś lekarz się zatrzasnął w pokoju bez klamek i tam został już? Raczej nie, bo tam są kamery wszędzie, to by to widzieli. Tam nie ma żadnych ślepych punktów, każdy kretyn jest pod monitorem. Pierożek też? No Pierożek to k***a jest cała rozdzielnia. Na Pierożka. Cały pokój. Pierożek to ja kamerami na niego. Wygryzł ściany. No Pierożek tam czasami gryzie ściany, ale oni to mają lance elektryczne, kaftany. Ciekawe, czy Pierożek ma takie zęby, że mógłby wygryźć w metalu dziurę. Pierożek ma zwykłe zęby, bo jest homo sapiens. To może Kielczaki mają jak bobry, k***a. Zęby, że mogłoby wygryźć tylko w dziurę. Kielczaki mają takie zęby, żeby dzidy strugać. Jak bobry. No jak bobery, no. Ja ostatnio widziałem bobra w ogóle. Widziałem ostatnio bobra, i to w tak blisko miasta, ja się aż zdziwiłem, że on w takim miejscu był. Niedaleko miasta, to prawie na osiedlu. A duży był daleko mnie. Jakieś drzewo bobry zjadły. No bobry to jadalne. Było widać, że to bobry to drzewo. W sumie wszystko, co jest mięsem, jest jadalne. Ten debil zdecydował, że to nie bobry, tylko że to piłom. Też k***a pociął specjalnie. Ja widziałem, Andrzej, te... sarny widziałem i bażanty. A sarny i bażanty to jest pełno. Ja to z takich rzadkich zwierząt, z rzadkich Pokemonów, to ja widziałem borsuka, ale tylko zdechłego, potrąconego. No ale to był borsuk na pewno. Łosia widziałem, ale łosiów też jest dużo. Co tam jeszcze k***a widziałem? No z takich rzadkich, no to chyba tyle, no ten borsuk. Ja widziałem drapieżnego ptaka, ale nie wiem, czy to było... A, jeszcze rysia widziałem. Rysia widziałem. Rysia kiedyś widziałem. No, albo jakiegoś żbika, nie wiem, jakiś duży kot na pewno. Ja lisa widziałem. A lisów to jest też w p***u. Ja raz konia widziałem takiego... Nie wiem, czy to... Czy dzikich koniów to chyba nie ma, to raczej spi***ił z jakiejś stadniny, ale normalnie jest to koń bez właściciela po p***u. W Polsce akurat. Nie ma dzikich koniów, ni ch***a. Raczej, znaczy, może gdzieś są, ale raczej w Polsce nie ma, nie sądzę. Nie, są. Może, kurwa. Specjalne nazwy. Michi, kurwa, przyrodni. Były te, tury chyba. Nie wiem, ale może, że w jakimś Kazachstanie żyją, czy w Mongolii jakiejś. Właśnie u nas w XX wieku coś chyba były dzikie konie w Polsce. Może coś tam jest. Kiedyś to było dużo koniów w Polsce, tak coś spi***ło, no to było dzikie. Teraz to już tyle koniów nie ma.
To kurwa tam coś plumko. Nie. No z rzadkich zwierząt modliszkę kiedyś widziałem w Polsce. Ale modliszki to są, to już coraz więcej tego jest. W Polsce? No jest dużo już modliszek. No taka zwyczajna, taka duża, zielona. Ona w całej Europie prawie żyje. Znaczy w sensie w kontynentalnej, bo gdzieś tam w Skandynawii to ni chuna, to by nie przeżyło zimy. No ale to w środkowej Europie to już prawie wszędzie jest. Modliszka to najładniejszy owad. Zajebiste są te tropikalne. Te takie duże. To się panie k***a tam wiercisz, Wojtyła. Jezu, ale wam wszystkim... No bo k***a mi Tika robi, no. Ale czasu Tika nie miałem. W Rostoczańskim Parku Narodowym są dzikie konie. A to w parku to mogą być jakieś. O, cześć, pierożek. Pierożek. Dzień dobry! Wszystkich powinni zamknąć. Morda już, kurwa. Bez klamek Wandrychowie. Ja p***olę, no. Dzisiaj coś mocno schizofrenia wchodzi. Już i siebie, Wojtyła. Bez klamek zapomniałeś o tym? Nie ma, ta teoria z psychiatrykiem jest niepoprawna. Nie ma czegoś takiego. Andrzejowo się dzieje naprawdę. No bo jest teoria, że Andrzejowo to jest... Że każdy, kto ogląda Andrzejowo, to jest jakiś pacjent, to jest grupowa schizofrenia, zgadza się. I każdy, kto kiedykolwiek trafił na Andrzejowo, siedzi zamknięty w psychiatryku i to się nam wydaje, że my tu na jakimś streamie jesteśmy. A to tylko stołówka. Szachownica stoi na stole. Ale muszę przyznać, Kierczak dzisiaj długo w szachy gra. No. Długo, to długo. Co robimy po szachach? Ja bym na zamek Walimy wyjebał. Sobie konia. Co ty p***olisz? I przed chwilą ktoś... Mówił, że ja niby jestem jakimś zboczeńcem. A Kielczak teraz sugeruje łupu-cupu, k***a, grupowe. P***nij się w głowę. Przecież ty mi na pewno to napisałeś, debilu. Tak, to teraz jebnij mi screena, k***a, z tego. Cwaniaku. No, na pewno, k***a. Przyjechał mi się nawet kijem przez szmatę nie tknął. Tak. Mikołaj, jesteś może chętny na wspólne... Albo dobra. Pierożku, opanuj się, opanuj. Pierożku, spokojnie. Sprężyny mi zaczęły skrzypieć. Gdzie? W dupie? W zębach. W statywie od mikrofonu. Jak nim ruszam, to mi skrzypi. Czasami. Nie, jak wełby. Może to wełby ci skrzypi. Mojej babce tak w biodrze skrzypiało. Każdy k***a co innego powiedział. W dupie, w biodrze. Słuchaj, przynajmniej ci monitor nie buczy, tak? No. No nie buczy, ale czasami się zdarzy, że buknie. A nie, to karta graficzna. Zawarcie. Mi czasami zawarcie karta graficzna. No, czasem się zdarza, że mój komputer wydaje taki dziwny dźwięk na cały dom. Ale przestaje po 5 minutach. Więc chyba jest git. Jak jeszcze graliśmy w kloce i był ten magazyn. Mieliśmy imitacja, a u Mikiego to członkowie rodziny warcą. No! Jak jeszcze był survival w Minecrafcie i ten magazyn jebany z tymi hopperami. Jak tam Miki wchodzi, to normalnie jak czwarty reaktor. Ten komputer się zachowywał. To k***a cały podskakiwał. Tłok nie nadążał pary wytłaczać. Mogło tak być. Tak, bo tak było. Miki. Czekaj. Poczekaj. A nie, dobra, bo tam stoi koń. To jest istotnie jedna z sytuacji, które mogą mieć miejsce. Myślałem, że tam jest ponad w jednym, ale tam koń stoi. Stoi? No. Co? Nie, no ja właśnie nie wiem. Czuję się chory psychicznie. Jezu, co ty, Mikołaj, odpi***asz, że to jest do zmatowania. To trzeba pewnie pomyśleć. Coś tu da się lepszego pewnie zagrać. Idź k***a tym hetmanem, miałem na H3, wymień to. Hajze piuna, już dobra to p***u. Czy lepiej jakoś tym kuniszkiem może podejść. Czy tam goniec mu wisi, a nie, czekaj, tam wieża jeszcze stoi. No i tak tego gońca warto byłoby zbić. Czy ten goniec to dobrze mu tam stoi. No i k***a, nie zbijesz.
Kielczaku. Ej, chuj. Zawsze. No, Kielczak. Parszywy. Parszywy. No tam nie. Czerbaty, kurwa. Czerbaty, Kielczak. Czego nie na E8? Właśnie też miałem na E8, trzeba było pójść. On jest wyciszony, pewnie Amerka wbiegła do. No i chuj, pantofel poszedł. A dzisiaj już mieliśmy taką sytuację pierwszą. Mikołaj jest pantoflem dla własnej siostry, ja pierdolę. A dziwna jest ta kurwa szachownica. Tu niebo jest pojebane. Mikołaj gra, to trudno, żeby była normalna. Kończę tą partię i idziemy na zamek może. Normalne szachy? Nie, pojebane. O, pojebany gra. Co jest pojebany gra? Czy ja jestem normalny jeszcze? Siedem. No bardzo ciekawe stwierdzenie, patrząc... Zwróćcie uwagę, że Mikołaj ma tyle pionków, ile ma zębów. Czyli zero. A i do tego czarne. I czarne do tego. Ale kurwa ciekawostka. Się zabierasz do tego króla jak pies do jeża, kurwa, nie wiem. Chodzi tą wieżą, się przymierza. Tu se pójdzie wieżą, tam se pójdzie, kurwa, tam pojedzie, tam odjedzie i tu mata nigdy nie będzie, czasem za chwilę się to skończy. Ja pobystuj tu. To jest zbyt ciężka pozycja dla Mikiego. Kurwa. Ty, jak ty dostaniesz tutaj mata, to ja jebnę. Pan legł w gruzach. W gruzie Mikiego. Bo zagruzował. No masz jedno pole, kurwa, F8. Rał z tym, kurwa, królem. No idź na F8. To się zaraz matem skończy. Dobra, Mikołaj, kurwa, co ty grasz? Ja pierdolę. Nie wiem, na chuj ci ta wieża w to miejsce. Co? A to nie jest mat! O kurwa. Co ty opierdalasz? Co się broniło tej wieży? Ty, co by się dawno tak łeb nie zaciął. Ty, dawno nie było. Co on zalaga, kurwa? W mózgu dostał. Podpił wieże losowe jakieś, nie wiem, E7.